Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj krótka i szybka audycja, mam nadzieję, że będzie też bardzo przydatna i chciałbym tę audycję dedykować wszystkim osobom, które stawiają pierwsze kroki w fotografii, zarówno w fotografii tej tradycyjnej z poziomu gruntu, jak i fotografii z powietrza, dlatego że te zasady są analogiczne, zbliżone czy podobne. Oczywiście nieco się różnią, ale o tym porozmawiamy w trakcie. To, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć, to prosty sposób na przejście z tej fotografii w trybie automatycznym, czyli takiego głuptaka, do fotografowania w manualu, w trybie manualnym. Żeby to zrobić, trzeba zapanować właściwie nad ekspozycją, to jest podstawa, a to jest dosyć proste. Panowanie nad ekspozycją wcale nie jest skomplikowane. A mianowicie mamy tylko trzy czynniki, które decydują nam o właściwej czy prawidłowej ekspozycji, czyli właściwym naświetleniu fotografii. Są to przysłona, czyli średnica otworu, czy wielkość otworu tej dziury, przez którą wpływa światło, wpada światło do matrycy, czyli do środka aparatu. Druga wartość to jest czułość, ISO. To jest właściwość matrycy do tego, żeby podnosić swoją właśnie światłoczułość, czyli wrażliwość na światło. I trzecia sprawa to jest czas naświetlania. Dość proste. Jeżeli mamy długi czas naświetlania, wiadomo, obraz może być rozmyty. Jeżeli mamy krótki czas naświetlania, obraz będzie stały. I teraz jak na tym zapanować. Jeżeli chodzi o czułość, w zależności od tego, jaka jest matryca, możemy podnosić bez konsekwencji, na przykład w aparatach Sony idealnie możemy podnosić czułość do bardzo wysokich wartości, ale zwykle w małych optykach musimy dosyć mocno się pilnować, jeżeli chodzi o sterowanie czułością i zwykle w dronach do 400 praktykuje się, w tych trochę lepszych optykach i przy sensorach jednocalowych do 800, czyli nie za duże mamy pole manewru. Powyżej tych wartości możemy mieć ziarno na zdjęciach, szumy, ogólnie zniekształcenia, co nie wpływa dobrze na jakość fotografii. Oczywiście podnosimy ISO, kiedy mamy słabsze warunki oświetleniowe. Jeżeli oświetlenie jest bardzo dobre, staramy się zawsze trzymać ISO w granicach setki, najniższe jak się da. Jeżeli mamy jasny, słoneczny dzień, nie potrzebujemy tutaj czułością schodzić czy wchodzić do góry. Dobra, to jest ta jedna wartość. Czyli pamiętajcie, że za duże ISO nie jest pożądane. Lepiej wydłużyć trochę czas naświetlania niż wartość ISO podnieść. Jeżeli chodzi o przysłonę, mała dziura to jest zwykle wysoka wartość przysłony, na przykład F11. Duża dziura to jest mała cyfra, czyli na przykład 1,4, 1,8, 2,8. I przysłona wpływa nam na dwie rzeczy. Po pierwsze to jest ekspozycja, czyli faktycznie ile światła wpadnie nam do środka na matrycę. A druga sprawa to jest możliwość rozmycia tła. W aparatach takich, które mają już lepsze matryce, trochę większe, na przykład mikro 4/3 albo APS, albo pełna klatka, jesteśmy w stanie pięknie oddzielić obiekt, na przykład buzię, od tła i rozmyć to tło. Natomiast w dronach niestety tutaj wszystko jest w ostrości, tak samo w GoPro, więc tutaj właściwie regulacja przysłony w takich dronach jak Mavic 2 Pro albo Phantom 4 Pro głównie będzie wpływała na wartość ekspozycji. Jak teraz znaleźć tą relację pomiędzy przysłoną a czasem naświetlania? To jest trochę takie jak napełnianie basenu z węża. Jeżeli napełniasz basen przydomowy wężem o małej średnicy, to potrzebujesz dużo czasu. Natomiast jeżeli napełniasz basen rurą o dużej średnicy, nie potrzebujesz tak dużo czasu. Proste, prawda? Tak samo jest z fotografią. I tak to możemy tą relację bardzo fajnie regulować. To mniej więcej są te trzy czynniki. Czas naświetlania jest istotny jeszcze do tego, żeby uzyskać albo zastygły obraz w kadrze, tak jak sportowiec, który biegnie albo skacze, lub też rozmyć tego sportowca w kadrze, czy inny obiekt, który jest w ruchu. Jeżeli fotografujesz martwą naturę, która się w ogóle nie rusza, wtedy nie ma to wpływu na rozmycie, bo nie mamy ruchu w kadrze. Natomiast jeżeli fotografujesz obiekty, które są ruchome lub sama lecisz dronem, wtedy faktycznie może ten czas mieć kluczowe znaczenie. Długi czas naświetlania, na przykład 1,8 sekundy, 1,4 sekundy, wpływa na efekt rozmycia. Czasami ten efekt rozmycia jest pożądany, na przykład nie wiem, rozmyć wodę, która spada nam z wodospadu, albo rozmyć światło samochodu, prawda, w kadrze.
i żeby stanowiło też smugę, czy więcej takich świateł, albo gwiazdy przy bardzo długim naświetlaniu ze statywu możesz też rozmyć i utworzyć star trailsy, czyli dokładnie te smugi, które tworzą gwiazdy przy bardzo długich naświetlaniach. Także ten czas naświetlania jesteśmy w stanie sterować w zależności od naszych intencji, co chcemy zrobić. Jeżeli chcesz wydłużyć czas naświetlania, możesz zmniejszyć otwór tej przysłony. Oczywiście nie wszystkie optyki sobie na to mogą pozwolić, tak jak na przykład smartfony czy te małe drony, niestety nie. Tak już przy lepszych optykach, przy tych trochę droższych aparatach jak najbardziej możemy regulować przysłonę. I teraz jak sobie poradzić ze sprawdzeniem i z kontrolą właściwej ekspozycji? Mamy tutaj na szczęście taką funkcjonalność w tych nowych elektronicznych urządzeniach, która się nazywa kompensacja ekspozycji. To jest taka funkcja, która pozwala nam wpłynąć na to optymalne naświetlenie ujęcia zaproponowane przez aparat. Bo z automatu mamy pewną wartość neutralną, którą narzuca nam aparat. Ale może się okazać, że w kadrze mamy na przykład dwa lub trzy obiekty, tak jak niebo i powiedzmy ziemię poniżej. I okaże się, że jeżeli naświetlamy na ziemię, to niebo będzie bardzo mocno prześwietlone, będzie wręcz białe. Albo odwrotnie, jeżeli mierzymy światło na niebo, może się okazać, że będziemy mieli bardzo zacienione, ciemne wręcz to ten pierwszy plan, czyli na przykład Ziemię. I dlatego tutaj powinniśmy, w zależności od tego, co chcemy robić, zwykle tą kompensacją ekspozycji trochę pograć. Ja na przykład w Mini dwójce ustawiam kompensację na wartość EV, E duże, V duże, minus 0,3 w taki dzień pochmurny i minus 0,7 w słoneczny dzień. To pozwala mi faktycznie na podziałanie takie, żeby tą kompensacją pograć i żeby osiągnąć jeszcze detale, wyciągnąć detale z nieba. Bo jeżeli stosuję neutralną ekspozycję czy kompensację, to może się okazać, że faktycznie tracę część detali, które są na jasnym niebie. I tak to wygląda. Jeżeli chodzi o taką skalę, tą linijkę kompensacji, to faktycznie mamy wartość EV, w środku jest 0 i mamy wartości ujemne od 0 do minus 3, a także wartości dodatnie od 0 do plus 3. Jeżeli obraz jest dobrze doświetlony, powinieneś znajdować się gdzieś w granicach 0. W dronach też przy filmowaniu, akurat teraz mówimy o fotografii, ale też przy filmowaniu bardzo często stosuje się filtry, żeby osiągnąć regułę 180 stopni i one pozwalają nam na przykład na wydłużenie nieco czasu naświetlania, żeby on nie był tak bardzo krótki. Faktycznie filtry zamiast przysłony są stosowane, one ograniczają nam ilość światła, które wpada na matrycę. Więc często, dość powszechnie stosowane są w dronach filtry. Także do fotografowania, jeżeli chcesz na przykład fotografować takie sekwencje timelapse'owe albo hyperlapse, zdecydowanie płynniejsze będą wychodziły, jeżeli zastosujesz filterek choćby ND16 czy ND32. Wydłuży to trochę czas naświetlania i każde zdjęcie będzie leciutko rozmyte, a później nałożysz na siebie szereg zdjęć rozmytych i będzie dużo płynniej to przejście wyglądało, niż jeżeli będą te klatki ostre przechodziły przez siebie. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że to wyjaśniłem. Ja z przykładami i studium przypadku zwykle stosuję podczas programu Kickstarter. To jest program tygodniowy dla początkujących, do którego Cię bardzo serdecznie zachęcam. Zapewne w sierpniu będzie kolejna edycja, także proszę zasubskrybować ten kanał i śledzić wydarzenia, bo na społeczności też tutaj publikuję takie sprawy. Zapraszam Cię też do grupy naszej facebookowej Latam dronem od DJI. Jak najbardziej. No i też oczywiście do warsztatów online'owych. Mam darmowe warsztaty, na przykład filmujemy dronem, linki znajdziesz poniżej, jak i też bardziej takie rozbudowane warsztaty, na przykład fotografia z powietrza, warsztat fotografii z powietrza, który też jest ciekawą produkcją z przykładami i studium przypadku. Na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach i dogram kolejną część, która posłuży szczególnie początkującym osobom, które nie wiedzą, jak się zapytać, czego się dowiedzieć, bo nie wiedzą tak naprawdę, czego nawet nie wiedzą. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!